kwietnie. Nigdy nie przypuszczałem, że w radiu może być aż tak ciekawie, że może być, że jest tyle stanowisk, tyle osób musi włożyć siły, musi się postarać o to, żebyśmy mogli nacieszyć swoje ucho, słuchając właśnie radia. I jest to bardzo ciekawa praca. Sam bym chciał pracować w radiu. Dzisiaj w Radio Opole byłam i zobaczyłam dużo różnych sprzętów, przez które pracownicy Radia Opole właśnie pracują i wykonują swoją pracę. I bardzo mi się to podobało, najbardziej mi się podobało u pana Adama w pracowni, gdzie było dużo komputerów i modul, gdzie przerabialiśmy dźwięk. Przedstawiliśmy dzisiaj dzieciom różne elementy naszej sztuki i kuchni radiowej. Przedstawiliśmy m.in. studio muzyczne, w którym wykonywane są różnego rodzaju rejestracje koncertów bądź innych nagrań wieloosobowych. Pokazaliśmy system produkcji informacji, która w naszym regionie jest rzeczą najważniejszą. Młodzież miała okazję zobaczyć, jak takie informacje powstają, jak konstruuje się wiadomości. Pokazaliśmy też, jak wygląda emisja programu, czyli w jaki sposób osoby prowadzące przedstawiają te pozyskane wcześniej informacje i prezentują audycje na antenie. Bardzo duże zainteresowanie wzbudziła m.in. zmiana głosu, a więc wszelkiego rodzaju aplikacje, które do tego służą, do właśnie dostosowania głosu do różnych sytuacji. Wóz terenowy, czyli samochód, studio na kółkach, można powiedzieć mobilne studio, w którym jesteśmy w stanie dojechać w każde miejsce i z każdego najbardziej oddalonego miejsca regionu możemy taką audycję na żywo poprowadzić. Politechnika Opolska. Liczy się Politechnika.